Siema, siema, tutaj Kungu, witam was w kolejnym odcinku ze Spor. Jak widzicie, zobaczycie, cofnęliśmy się do tak jakby tego miejsca, w którym zaczynaliśmy w poprzednim odcinku, ponieważ tak troszeczkę mi nie poszło. Stwierdziłem, że jednak rozegram to troszeczkę z deczka inaczej. Mam nadzieję, że mi się uda to jakoś lepiej rozegrać i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Dobra, co ja tutaj mogę zrobić od początku? Ja pierniczę cały początek. Ale dobra, to już mam stworzone tamte, wystarczy to chyba powybierać, tylko tak mi się przynajmniej wydaje. Dokładnie. Czyli mamy ok. Wszystko fajnie, dobra, przynajmniej nie muszę tego wszystkiego tworzyć, nie? To wszystko już jest zrobione. Wystarczy chwileczkę poklikać i to wszystko będzie już w pełni tak jak było. No i zobaczymy sobie tutaj dalej. Sporopedia, Grzybol. Dobra, Grzybola też sobie już zaimplementowałem. I dobra, w takim razie możemy sobie zacząć robić na przykład dom. Dom na przykład może być tu. A tutaj może być zakład pracy i tutaj może być zaraz też zakład pracy. Ale z tego co widzę, tutaj musi być najpierw musi być rozrywka niestety. No dobra, niech se będzie tutaj. Na razie musi być rozrywka. Jak zarobimy troszeczkę, o już, to sobie zrobimy taki zakładzik pracy. O, przynajmniej na razie, nie? Tak, o. Dobra. Teraz wypadałoby ten gościu. Idź sobie, nie wiem, gdzieś tu. I też tutaj idź. A ty, gościu, pójdziesz gdzieś tak mniej więcej. Pójdziesz gdzieś tak mniej więcej tutaj, kurde. Wioska szmaragdowy. What the fuck? No cóż, nie chcemy, nie chcemy. Co to ku... Stwór epicki? Jest stwór... O oh, fuck. Ale spierdzieliłem sprawę. Dobra, trudno. Wy we dwóch, lećcie do tego i od razu zaproponujemy mu szlak handlowy. No bo co? Jolo. A wy... Zaproponujecie fioletowemu szlak handlowy. Taki będę sobie sprytny. Dobra, który, gdzie oni tutaj? A, tutaj stoją. Zaproponuj szlak handlowy, zobaczymy, czy mi się to powiedzie. Mam nadzieję, że tak. Dobra, mam już sporo hajsu, szczerze mówiąc, więc... Więc trzeba by rozbudować ten mój pierdzielony. Ten mój pierdzielony. To moje pierdzielone miasto, no. Dobra, to musi być tak. Trzeba chwilę poczekać, ale jesteśmy szczęśliwi, o jeny. Aż za bardzo. Dobra, fajnie, mamy już dwa szlaki handlowe. A nie, to nie są dwa. Jest na razie tylko jeden szlak handlowy. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, więcej niż dwóch nie chcę, powiedzmy, robić, bo zaraz się porobią konflikty. No nie, to już myślałem, że gościu mnie nie lubi, ale to nie jest tak, że gościu mnie nie lubi. Po prostu jest neutralny wobec mnie, ja też zostanę neutralny wobec niego. Dobra, to w takim razie muszę sobie kupić, kurde, jak ja będę szczęśliwy. A gdzie pieniądze? A skąd pieniądze będą płynąć, co? Dobra, i w sumie jest wtedy jeden na plus, a jest naprawdę fajnie rozbudowane miasto. Dobra, to tak na razie może być oczywiście. Dobra, mamy już dwa szlaki handlowe. Na razie musimy poczekać, aż te szlaki handlowe się, powiedzmy, rozwiną. Utrzymuj pozycję agresywną. Nie chcemy na razie ani agresywnej, ani utrzymywać pozycji. Nic nie chcemy. Nic tutaj nie ma, dobra. W takim razie, tak na wszelki wypadek, sobie zainwestuję w taką od morza. Jakby co, to wiecie, zawsze lepiej, nie? Czekajcie, dobra. Dwa kolejne. Idźcie z nimi handlować. Będzie szybciej po prostu. Jeszcze nic nie zacząłem go zajmować? Dlaczego? Bo ten go zaczął pierwszy zajmować, tak? Taki jest sobie sprytny, a ja jego zajmuję, tak?
Jeszcze też jeszcze nie za bardzo. Dobra. Pójdziemy jeszcze do niego. Handluj z nim. Deal with him. W takim razie teraz wchodzimy tutaj, no i oczywiście zbudujemy sobie tę moją łódeczkę. Dokładnie tę. I teraz ją sobie zrobimy ze dwie łódeczki i podlecimy sobie do takiego. Zaproponuj szlak handlowy. O, czyżbym mógł już go kupić, czy po prostu mi pokazuje, że mogę go już kupić? Jeszcze troszeczkę muszę hajsu zarobić. 10 tysięcy mu zaproponuję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, myślę, że 10 tysięcy będzie bezproblemowo. Fajnie. Kolejny szlak handlowy. Więc jest na pewno naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że nie porobi się takie zamieszanie jak poprzednie w ogóle jeszcze. No ale zobaczymy, to się jeszcze okaże, no nie? Dobra, jeszcze troszeczkę hajsu mi brakuje do tego, żeby oczywiście zdobyć te... Czekajcie, bo tutaj nie mogę tego bardziej rozbudować. Niestety już nigdzie... Jeszcze tutaj mogę położyć. A no to pewnie zawsze... Zawsze hajsik dodatkowy na propsie. No troszeczkę musiałem stracić tego hajsu, ale w sumie będę zdobywał 400 więcej na, nie wiem, na minutę chyba. 7700 na minutę, to jest bardzo fajny wynik. O. Dobra. Wykup miasto. Nie, dobra, to poczekam w takim razie. Nie chcę. A jest nieważne. Nieważne, musimy pozbierać w takim razie 16 tysięcy. Przeliczyłem się. Za mało to jest, tamto 8 tysięcy to jest za mało. Jak dla mnie, wydaje mi się, że nie zgodzą się na tę cenę. No, najgorsze jest to, że jak się nie zgodzą, to moje 8 tysięcy i tak idzie w dupu. Dobra, teraz mogę je wykupić za 16 tysięcy. Oni przyjmują tę propozycję i ja jako chyba pierwszy na planecie zdobywam w końcu drugie miasto. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy jak reszta. Mam nadzieję, że nikt ze mną nie zerwie żadnego szlaku handlowego. Na razie mam tylko jeszcze dwa pozostałe, więc nie jest aż tak tragicznie tak naprawdę. Zobaczymy, czy gość miał dobrze rozbudowane to miasteczko. To swoje miasto. Dobra, udało mi się wykupić. Oczywiście, że gospodarczy. Nie będę kurna frajerem. Ha, zielony ze mną zerwał, tak? Ten jakoś cały czas się trzyma. Już żeśmy go wykupili. O cholera, trzeba by się śpieszyć. Potrzebuję hajsu. Plus 800 na minutę, ale są nieszczęśliwi. Dobra, stop. Co by tutaj można było zmienić? Tutaj coś jeszcze można dostawić? Nic nie można dostawić. No i wszyscy są szczęśliwi, znaczy nie są szczęśliwi, ale nie są też nieszczęśliwi. Nigdzie w innym miejscu nie mogę tego postawić. No dobra, to niech będzie ten. W ten sposób, nawet nic nie wydałem, bardzo fajnie. Teraz chciałbym kurna, żeby zdobyć te 16 tysięcy, zanim tamten go kurna tutaj podbije. Bo to będzie słabe, jak on go podbije, cholera jasna. I już mi nie będzie fajnie, bo już gościa nie będę mógł sobie tutaj pod tego sować. Czy oni cały czas tutaj mają ze mną szlak handlowy? Jaki? Mają ze mną szlak handlowy, tylko nie jest oznaczony po prostu na mapie jakoś. Tego gościa też tutaj zajmują, więc to też nie jest zbyt fajne. Nie wiem, co z nimi zrobić, z tymi jednostkami. Z tymi jednostkami mógłbym... O nie! No i się nie udało, serio. Głupie gówno.
Nie da się. Dobra, wręczmy podarunek. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Dobra, chrzanić. Zaproponujmy szlak handlowy. Myślałem, że mogą się zaprzyjaźnić. No ale i tak jest całkiem nieźle. W ogóle jaki ja mam zysk na minutę? 9000 na minutę to jest bardzo fajny zysk. Dobra, ale mógłbym mieć większy tak naprawdę. No ale, no cóż. Ten zdał jeszcze drugie miasto. A... Do widzenia. Czyli tutaj z tym gościem też mi pokrzyżował plany. Fuck. No cóż. Jak na razie, to jeszcze możemy pójść na tego. Gdzieś się tutaj im zaproponować ten. Mam nadzieję, że tak. Już mogłem kogoś wykupić, cholera jasna, bo mam tyle pieniędzy, żebym był w stanie. Dobra, wiecie co zrobię? Nakupię sobie więcej łódeczek. Po to, żeby lepiej handlować z tym gościem. Mam nadzieję, że on się w ogóle zgodzi na ten. Jak się zgodzi? Tak myślałem, że się zgodzi. Dobra, handlujcie z nim. Może go zdobędę zanim oni go tam zdobędą. Byłoby dobrze. Ci się nie godzą, tak? A wydam na was troszeczkę pieniędzy, bo się opłaca. Macie 4K. Macie kolejne 4K. I jeszcze jeden. Jest. Dobra, znajomi. Znaczy w ten. Na szlak handlowy. Dobra, wspaniale. Nie będę z nimi robił więcej niż jednego szlaku handlowego. Jeden mi na razie wystarczy. Wykupię to miasto, zobaczymy co dalej. Okej, w takim razie przejdźmy do tego, jak mi idzie tutaj. Tutaj muszę już zbierać hajsy. Już mógłbym go wykupić. Uzbieram 8000 i go wykupię. Dawajcie mi hajs. Dobra, stop, wykup miasto. Jest. Dobra, mamy kolejne miasto. Jest dobrze. No mam już 3 miasta, bardzo fajnie. O, moja butelka. Jest, o fuck, ała. Jest dobrze. Dobra, mam kolejne miasteczko, mam nadzieję, że nie będę miał z nikim wojny. Szmaragdowy, to jest ten szmaragdowy. Nie wiem. Wiesz co, gościu, no niby mamy szlak handlowy, dobra. Powiedzmy, że za 2000 dał mi hajs, to zobaczymy, jak to wygląda. Moje miasto jest atakowane, bla bla bla. Nie pierdziel. Aha. Nie no, to się nie opłaca. Ale jakbyśmy zrobili tak. O. Jest gita, zarabiamy więcej. Jestem, już nagrywam, już fajnie. Powiem wam tak, dzisiaj już teraz jest, powiedzmy, później, bo poprzednio nagrywałem w nocy ten odcinek, ale moja mama stwierdziła, że nawet jak nie mogę spać, to nie mogę siedzieć przy komputerze, się na mnie wkurzyła i generalnie cóż. O, ja chyba mam z gościem wojnę, z tego co widzę, w takim razie. Dobra, niestety wasze słowa chyba przeszły mi miło, mimo uszu. Dobra, powiem wam tak. Stop. Ja się boję. Ja się teraz boję. Zamknij mordę. Nie interesuje mnie to. Dobra. Ha, bo ja tutaj mam jeszcze jedno miasto. Zapomniałem, że ja mam w ogóle 3 miasta. Muszę się tym miastem zająć, bo ono chyba... Bo ja się nim chyba jeszcze nie zajmowałem. To będzie grzybol. Cholera, takie do dupy jest to miasto. Nic nie widać. Nie widać, co gdzie można postawić. W
Tutaj mogę postawić, czy tutaj? Już nigdzie nie mogę nic postawić, tak? Chyba tak, dobra, i tak zyski są duże, więc... Więc spoko. Ale... Wypadałoby się tutaj ten... Przekup pracowników. What? Ja tutaj naprawdę wszystko na hajsie opieram. Wszyściusieńko. To jest dziwne. No ale dobra. Wszystko to wszystko. Ten gościu, on już jest właściwie ten, do kupienia. Jak ja mam dochód? 10 600 na minutę, to muszę z minutkę poczekać, nawet troszeczkę więcej niż minutkę. Mam nadzieję, że specjalnie mi to nie zaszkodzi, że minutkę... Czekajcie, bo w ogóle ten mnie lubi. Ten mnie lubi. Ten jest neutralny. Ten jest neutralny. I tylko ten mnie nie lubi. Najgorsze jest to, że to z nim jestem na kontynencie, więc to jest takie... No ale cóż, jakby co, to kupiłem sobie tych. Nie wiem, po co ich kupiłem w takim razie, skoro ja nawet nic tutaj nie mogę zrobić specjalnego. Pora na demonstrację stosownego szacunku z twojej strony. Żądamy 3400... Słucham? Dobra, niech im będzie. Tym razem im dam. Ponieważ... ponieważ zaraz... Dobiję 16 tysięcy, tak? A jak dobiję te 16 tysięcy, czekajcie, sprzedam to. Skasować czy sprzedać? A, trochę dostaję hajsu. 500, no cóż, połowę tego, ale to mi jest niepotrzebne w tym miejscu, więc... O, zabił go stwór epicki. Dobrze. Musimy poczekać w takim razie. Twoje miasto jest atakowane. Przez kogo? Czekajcie. Ja nie jestem w stanie gościa atakować w ogóle. W ogóle. Czekajcie, stop. Ale jestem w dupie. To jest troszeczkę takie bezsensowne. No ale cóż. Dobra. Powiedzmy, że to tak zrobię. Nic to nie daje. Czyli jest jedyna opcja, to jest przekupienie tych, żeby przestali się na mnie gniewać, co jest w ogóle hardkorowe. Jakim kurna cudem ja mam coś takiego zrobić? Czyli ja przez jeden pierdzielony statek stracę cały pierdzielony... Całą pierdzieloną... Kurde, cały pierdzielony... Kurna... No, ja pierniczę, bez kitu. A, oni sobie tu stoją, patrzą jak on ich niszczy. Przecież to jest chore. Czekajcie, stop! Bo ja przecież nie mam tutaj tych. Patrzcie, co ja zauważyłem. Ale do dupy! Jak oni... Dobra, dalej są ten, przejęci powiedzmy, ale handluj z miastem. Dlatego ja mam taki mały ten teraz. A nie, to czekajcie, w takim razie wykup miasto. Wymaga więcej handlu. Handluj z miastem. Jeszcze. No dawaj z nim. To znaczy więcej handlu. A mnie to denerwuje, bo ja kompletnie nie mogę ten... Nic robić. Kompletnie nic nie mogę robić. W sensie takim, że kurna... Czekajcie, pójdę do tego. Może ten gościu, czekajcie, damy mu prezent. Masz tu 4000. Chodźmy zaproponować szlak handlowy. Może się uda szlak handlowy zrobić jakoś. Co to znaczy więcej handlu? Ha, że ja po prostu może jeszcze nie dobiłem do całości. On mi zniszczy to pierdzielone miasto tym jednym tym. O, przestał mi je niszczyć. Jakie dziwne. Ja już nie wiem, o co chodzi. Ja po prostu, kurna, nie wiem.
Nieważne, to nie jest istotne, o co chodzi, bo ja się po prostu zabiję, jeśli będę to rozchwiniał. No, kutafonie, szmato dziwko. Dam mu dwa prezenty. I teraz zaproponuj szlak handlowy. A ty idź tam, nie wiem, przekup pracowników. O, czyżbym? Czyżby mi się udało? O, wykup miasto, 16 tysięcy. 24, to nieważne, to czekajcie. Zaraz będą 24 tysiące. I wtedy już nie odmówią, nie ma szans. Jest, 24, wykup miasto. 24 tysiące. Jest, dobra, mamy kolejne miasto, bardzo fajnie. Bo bałem się troszeczkę tego, że 16 tysięcy odmówią. Mogłoby tak być, ale jeśli nie, no to spoko. Dobra, fajnie. I mamy kolejne miasto, czyli mamy już w tym momencie jeszcze więcej miast. 4 miasta. Czy to oznacza samoloty? Tak, to oznacza samoloty. Oh yeah, baby. Tylko pytanie, czy samoloty mogą być zabójcze, powiedzmy, czy też mogą być tylko gospodarcze. Bo jeśli mogłyby być zabójcze, to było fajnie, ale jeśli ja mogę tylko hajs, tylko, tak dosłownie tylko, to było takie trochę... Mogłem wziąć wojskowe! Jak ja jestem, kurde! Dobra, nieważne. Wziąłem gospodarcze, to wziąłem gospodarcze, tak? Już nic nie poradzimy. Oni są niezadowoleni. To za idiotyzm. Teraz są zadowoleni, a wychodzi na to samo, nie? Chyba tak. Poczekajcie, jak to było? To było tak, 1600, dobra. Czyli wychodzi nam na dosłownie to samo. Bardzo fajnie. Czy coś chce? Brak miejsca na wieżyczki w ogóle? Taki jest sobie gościu, szalony. Dobra. Może znajdźmy sobie tutaj jakiś taki samolot. Bo nie chce mi się, szczerze mówiąc, nic robić takiego. No bo kurde, bierzemy tego. Ten będzie bardzo fajnym pojazdem. Nie chce mi się po prostu, wiecie, no chrzanić z tym. No nie chce mi się z tym chrzanić. Okej. Niewystarczająca ilość sporylionów. Dobra, czekajcie. Atakują mi miasto, tak? Oczywiście, że nie mogę. Że nie mogę nic robić, no bo jak żeby? To jest głupie. Nie, tutaj jest się chyba tylko gospodarczym i nie da się nic zmienić. Ale mnie to irytuje. Ludzie, a wy nawet nie macie mi powiedzieć, co ja mam zrobić, żeby... Czy coś się da, czy się nie da, bo ja nie wiem, czy ja po prostu jestem głupi i nie umiem, bo ja pierwszy raz gram w ten sposób. Czy jednak mimo wszystko to jest wina tego ziomeczka. Dobra, dajmy mu hajs. Masz tu... Nie, nieważne. Nieważne, poczekam na to, aż będę miał 4000. Dobra, teraz daję ci prezent. I teraz zaproponuję szlak handlowy. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. No ty kurna szmato. Może zrobimy inaczej. Ci mnie lubią, nie? Zaproponuję im szlak handlowy. Ci mają dwa miasta, więc w sumie... O kurna, ile hajsu za... A nie, 400, mi się wydawało, że 4000. To było takie, what? 4000. Dobra, 12 tysięcy na minutę, to jest całkiem niezły wynik. Może niech samoloty przylecą. Cywilizacja Czerwony walczą z nami. Czy wypowiecie im wojnę? No nie wiem. A ja nie mogę walczyć, nie.
Zaproponuję im szlak handlowy. Cholera. Ci mnie nienawidzą w ogóle. To mnie denerwuje. Ci się nie zgadzają, co za szuje. No pierdzielone trzy statki zniszczą mi całe pierdzielone miasto, bo ja nie umiem się bronić. Co to jest? Kurna mać. Że ja się nie umiem bronić. Były grzybole, tak? Ta umiejętność powoduje, że nieprzyjaciele pojazdu znajdują się w zasięgu eksplozji, zaczynają się wzajemnie atakować. Macie tu, w ten sposób mogę się sobie z nimi. O, czerwony się zgodził. A w ten sposób się z nimi walczy. A to bomba ta umiejętność chwilowo unieruchamia pojazdy w tycz, wieżyczki i budynki. Co się stało? To ja ci dam prezent, co? O kurna, niebo on go przejął, a ja tutaj już ten... Stop, wręcz podarunek. Masz tu 4000, ziomek. Masz tu kolejne 4000, ziomek. O, widzisz? Już spoko. Ja idę do tego. Może oni nie walczą, może oni nie tracą tego miasta. No właśnie zaczynają tracić miasto, no co za gówno. Jakbym użył tego i na nich by to było. Nie wiem, ja się nie znam. I co tam przekupić? Dużo to nie kosztuje, a przynajmniej będę miał więcej hajsu, a więcej hajsu, no oznacza, że ja jestem potężniejszy, bo głównie moja ta cała polityka opiera się właściwie na hajsie, więc... dobra, teraz jeszcze tutaj sobie zrobimy. Powiedzmy dwa pojazdy. Dlaczego dwa? Bo taką mam ochotę. Mhm. Zaproponuję szlak handlowy. Ten podleci. Ten podleci, zaproponuję szlak handlowy. Nie? Ale co nie? Nie pytam zielonego, kurna. O nic. Jest, mam szlak handlowy z nim. W takim razie... A więcej samolotów by się przydało, bo mi się wydaje, że to samolotami sobie to zrobiłem. Więc nie wiem, czy mogę inaczej. Dobra, handluj z miastem. Te trzy samoloty, niech będzie. Czy oni mi przejmują jakieś miasto? Coś tam jest atakowane. Mnie szlak trafi zaraz, ale wiecie co zrobimy? Ha, tego jeszcze nie mogę. Nie mogą ruszać, tak? Zaraz to się ten... To się doładuje. Hi. Dobra, zaraz będę miał 4000. Znaczy, zaraz będę mógł użyć tego. Stop. Tutaj jest to, tutaj jest grzybol. Wszyscy się cieszą nadal. Nie macie co się martwić, ziomeczki. W sumie to i tak mi nic nie robi. To, że ja to stawiam, no ale postawię, no postawię. I akurat się ruszyli, no, no proszę. Jakie to dziwne. Dobra, kupiłem to. Niech to spadnie.
Niech oni się zabiją po prostu wszyscy, cholera jasna, w pizdu. Już mogę ich wykupić? Jeszcze chyba nie. Ale muszę poczekać na 24 tysiące. Dobrze, spoko. Przeciągaj struny, tak, tak, tak. I tak mi zaraz oddadzą miasto, więc jasna cholera, co mi tam. Jolo. A no właśnie, bo oni tutaj zaczęli nagle atakować. Nie chcę wejść. No nie wiem. Dobra. Chodźmy tu. To jest moje, tak? Tak. To może ja pójdę to kupić. Dobra, 21 tysięcy, 22 tysiące. Już jest bardzo blisko, już jest bardzo blisko. Dobra, wykup miasto. 24 tysiące. Przyjmują propozycję. Dobrze. Cholera, zaczynam się bać. Ostatnio zaczęła mi smakować kawa, to oznacza, że dorastam, bo dzieciom nigdy nie smakuje kawa. No może w jakichś tam wyjątkowych przypadkach, nie? To straszne, przerażające. Na własnych oczach staje się stary. Dobra, wykupiłem miasto religijne, oczywiście gospodarczy. Ma być gospodarczy. Trzeba będzie zaraz przekupić tego gościa, wiecie, tego gościa. Dać mu haj, ale to jest ogromne miasto. Jak fajnie. Tylko tyle zarabiasz? Czekajcie, bo to coś tutaj jest nie tak. O, na przykład tak to ma wyglądać. Tutaj jest dobrze. Odwrotnie. O, 4000 kurna zarabiam. Wow, 4000 na minutę z jednego miasta. Jest kozak. Dobra, powiem wam tak. Mam zarobek 13 tysięcy prawie na minutę. Podoba mi się. Dobra. Chodźmy tutaj powykupujemy ten. Na przykład to sobie wykupię. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrażą ci. A jest to możliwe w sumie, że się ten, bo to w sumie nie jest takie... O, w dupę mać, stop! Już nie... Nie zdążyłem. Jakie gówno. Nie ogarnąłem, nie zdążyłem się ten. Dobra, wiecie co zrobimy? Wiecie co zrobimy? Musimy ich przekupić, kurna mać. Dobra. To zobaczymy. Trzeba by tutaj... Najgorsze jest to, że oni możliwe, że wcale nie będą chcieli nic zrobić. Jest, już mnie tylko nienawidzą. W sensie już mnie tylko nie lubią. Mnie nienawidzili, ale już mnie tylko nie lubią. Jest dobrze, bo to jest plus. Tu są gdzieś moje ten? Nie, to nie są moje. Czy ja mogę nimi coś tutaj robić? Nie, ja z nimi mogę tylko handlować. To na przykład z nimi sobie pohandluję. Zaproponuj szlak handlowy. Mam jedną łódkę. Jest łódka tutaj. Idź to w wykup, kurde. Bo to ja chcę, żeby to było moje. Zgadzają się, cudownie. Przekupmy pracowników w tym miejscu. Mam nadzieję, że mi się uda. Cholera jasna, jest to bardzo prawdopodobne, szczerze mówiąc, że mi się uda. Niestety mam tylko 4 miasta, chociaż miałem już miast więcej. No ale, bo miałem 5, nie? No ale cóż, no kurde, przez chwilę miałem 5. Dobra, trudno, jakoś przeżyję to, że mam tylko 4. Dobra, już więcej hajsu mogę dać. Z dużo, dużo więcej hajsu mogę dać. Dobra, oto 4000. Oto 4000, jest, nie mam wojny. Cudownie. O to mi chodziło, głównie o to mi chodziło. Ja nie mam wojny. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Dokładnie tak, dlatego ja sobie po prostu powykupuję ich. Tak sobie, wiecie, z dupy będę ich wykupował. Bardzo się cieszę z tego, że oni się zgodzili na coś takiego.
Oj, nawet nie wiecie, jak bardzo niezmiernie się cieszę. Nie wiem, czy dwóch nie było potrzebnych do tego, żeby takie coś wykupić. Mam nadzieję, że tak, bo tak to bym wydał to na marne. Już mogę to wykupić? Serio? Ale to muszę poczekać na 24 tysiące w takim razie, bo... Mogę już wykupić, ale to musimy właśnie, tak jak mówię, poczekać na 24 tysiące. No bo inaczej to wiem, że to nie da rady. 13,5 tysiąca na sekundę. Gdzie jest ty? Ty. Inaczej to zrobimy. Ty. No właśnie, ty. Ty miałeś lecieć tutaj, ziomuś. Miałeś lecieć to wykupić. Z tego co pamiętam, ziomek. Ej, oni mnie już ten. To już jest tak, że oni są sceptyczni wobec mnie, znaczy neutralni. To może lepiej tego nie robić. Ale dobra, kij z tym w dupę. Zaproponuj. 24 tysiące. Przyjmują tę propozycję. Zajebiście. Fajnie, podoba mi się w sumie to. Tu trzeba tak myśleć strategicznie. Tego przekupimy tu, tego tutaj. Fajne to jest, ale i tak wolę niszczyć. Ale wiecie, no jeden sezon miał być taki, no to będzie taki. No, no cóż, udało ci się wykupić to miasto religijne. Oczywiście, że gospodarcze i uwaga, zaraz zobaczymy jak bardzo zajebiste to miasto jest. Zielony umarł. Dobra, weźmy to. Czy gdzieś jeszcze coś mogę wykupić? Nie. Po pierwsze to będzie, to pójdzie tutaj. Po drugie to pójdzie tutaj. Ojeju, jak tutaj jest dużo hajsu. To pójdzie, to już nie ma znaczenia w sumie. No dobra. Wydaje się, że jest gites. Ile z tego miasta do mnie idzie? 6400 na minutę. What the fuck? Zajebiście, 20400 na minutę. No to chyba gościa wykupię. Dobra, wiecie co zrobimy? Sprzedam wszystko. Nie, no nie będę sprzedawał wszystkiego. Ten sobie tam idzie. Ja sobie teraz z nimi porozmawiam. Macie tutaj 4000. Dobrze, bardzo fajnie. Już mnie lubią, a skoro mnie lubią, to ja sobie mogę tutaj ogarnąć ten. Zaproponuj szlak handlowy. A wy zaproponujecie szlak handlowy 1600, 3200. Zaproponujcie szlak handlowy tutaj. Zgadzają się, tam się zgodzili. Zajebiście. Ja mam hajs, ja mogę sobie nakupować tych samolocików tak troszkę. Handluj z miastem. Niech więcej tego handluje z tym miastem. Zgadzają się też tam. Bardzo dobrze, gdzie to było? To było tutaj. Poczekajcie. Czy to miasto ma blisko do... Gdzie ja teraz jestem? To miasto jest tu. A to miasto jest tu. Klik. I teraz będzie klik, handluj z tym miastem, deal with it, jak ja już to mówiłem. Czy ten został wykupiony już? Muszę im zapłacić chyba 32 tysiące, nie, 24 mi zapłacę najwyżej. Kurde, poczekam troszeczkę dłużej przed wykupieniem ich, nie? Przyjmują te propozycje. Jak bardzo hajs ma władzę, ja pierniczę, wyprzedać wszystkie swoje miasta. Tak, bo tak? Kurna mać, to trzeba być jakimś chorym, nie wiem. No ale cóż, no cóż. Udało ci się wykupić to miasto religijne. Oczywiście, że będzie gospodarcze. Nie wiem co to jest. To chyba znaczy, że to mi się już robi, nie wiem. Stoją mi jeszcze 4 miasta? Aż tyle? Rzeczywiście. Dobra, czekajcie, bo tutaj coś znowu jest nie tak.
Nie, to nie ma znaczenia. No może i ma, bo wtedy na przykład grzybola mogę. I tak jest tylko 2000, a oni są niezadowoleni. No cóż, no będę musiał takie coś zrobić. Chociaż nie pasuje mi to. A jakbym tutaj zrobił grzybola? Nie, to są niezadowoleni przecież. Wtedy. Dobra, macie ten dom. Bądźcie się sobie zadowoleni, no już trudno. Przeżyję to jakoś, że jesteście sobie zadowoleni, no. Jakoś to przeżyję. Wszystkie te, niech idą handlować z tym miastem. Ja się mogę ich wykupić. A i tak wezmę ich, wyślę tutaj, żeby sobie przylecieli i wykupili miasto. O rany, za 30, a nie, za 24 ich wykupię. Z radością przyjmują tę propozycję, teraz to już jest chyba formalność, że ja już właściwie wygrałem. Ale czekamy do końca odcinka, nie wiem ile ten odcinek trwa, bo zapomniałem, że ja go już nagrywałem wcześniej. Było wcześniej już 13 minut, więc pewnie wyjdzie około 43 minut, tak mi się wydaje, ponieważ ja mam jakiś zmysł do nagrywania pół godziny i myślę, że jak akurat skończę, to będzie, chociaż akurat teraz coś mi każe kończyć, no ale nie będę teraz kończył, bo kurde, no ledwo co, wiecie, zaraz wygram. Czyli już mam 6 miast, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, teraz będę miał 8, tak? Czy to już się zalicza? W takim razie, mnie już stać na to. Sługa globalna, 36 tysięcy, tak? Najwyraźniej tak, o matuchno, jakie tu jest marnowanie wszystkiego. Dobra. Tak nie chcemy. Może grzybol? Są teraz niezadowoleni aż o jeden. Cholera, serio? Gdyby nie to... Nie tak to miało wyglądać, fuck! Weźcie dom tu. Rozrywkę damy tu. Ojej. W takim razie rozrywkę damy też tutaj na przykład. I wtedy jest 4800. Ha? No jest dobrze. Bardzo fajne miasto. Dużo zarobiłem. Dobra. To bierzemy wszystkie te. Czekajcie, wiecie co ja zrobię? Wezmę to i to. Każę im przypłynąć tutaj i to przekupić. A gdzie oni tutaj mają najbliższe, powiedzmy, miasto? Tutaj jest. Albo tu. Teraz. Chociaż nie czekajcie, 6000. 1600, 2000, dobra, to lecimy do Bytomia. Nie, a nie, dobra, bo oni przecież poszli to tam kupić, dobra, kupili to. Zgodzili się, co za debile. No dobra. To chodźmy zobaczyć, jak bardzo szybko ja ich wykupuję. Bo to jest to miasto, tak? Jeszcze prawie nikt nie przyleciał, a już są prawie w połowie wykupieni. Teraz nagle poleci hajsik, ale poleci hajsik. Patrzcie, jak poleci hajsik. No i przyjmują propozycję 24 tysiące sporylionów. Coś pięknego. Kurna, dlaczego ja nie zrobię spółki globalnej, to ja nie wiem. To jest tylko 36 tysięcy, a ja wykupuję, kurna, ten... Dobra, wiecie co, to teraz zbieramy 36 tysięcy po prostu na spółkę globalną i tyle. Jakie to jest miasto? Religijne. Gospodarcze robimy w takim razie. No rzeczywiście, muszę tylko poczekać. Tak na oko... minutę. Spółka globalna nawet mniej niż minutę. Stop. Teraz węgorz, patrzcie, świnie, król parkietu, ręka jak złamana.
Nakurczam węgorza. No, 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 no. Co, i to fajne jest? Fajne jest? Nic mi to nie daje kompletnie. Dobra, ważne, że nie są niezadowoleni, tak? 1600, a dawało 2000. How? Jakim kurwa cudem? Ojej, teraz jest dużo gorzej. Teraz zajmie się 1600. Dobra, teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. To co, idziemy do tego miasta, tak? Wykupić to. Zaproponuję im szlak handlowy, no co tam. I tak zrobię zaraz spółkę globalną. Agresywna kampania ta umiejętność umożliwia szybsze wykupienie miasta, ale nie chcemy tego. Czekamy na tę spółkę globalną, którą mogę zrobić już kurna od dawna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Już dwa miasta wykupiłem, czyli zapłaciłem dwa razy tyle, ile bym wykupił za wykupienie wszystkich miast, więc jestem głupi. Po prostu zapomniałem o tym, no i tyle. A jak zaraz trafi rakieta, tak? Zdobyłam władzę nad światem. Bardzo fajnie. Się krótszym niż godzina, wow. Dobra. Przechodzimy w takim razie do fazy kosmosu. Ale szybko zleciał ten sezon spora. Coś mi się wydaje, że niedługo krzykuje się piąty sezon spora. Tylko, że na jakichś modach, to już wy mi powiecie na jakich, nie? Dobra. Więc przechodzimy sobie od razu tutaj. Przepraszam, pominę to, bo nie chce mi się. Oni teraz mi każą dawać ten, nie? Dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!